Jeśli skorzystasz z indywidualnego konta pacjenta, zaloguj się na swoim koncie. Jeśli nie korzystasz jeszcze z IKP, zachęcamy do aktywowania konta na portalu pacjent.gov.pl. Możesz to zrobić, korzystając z profilu zaufanego, bankowości internetowej lub e-dowodu. Jeśli chcesz skorzystać z badań, zapisując się przez internet, zaloguj się na internetowym koncie pacjenta przez stronę pacjent.gov.pl. Wejdź w zakładkę Profilaktyka, następnie wybierz przycisk Ankiety i Ankieta Profilaktyki 40+. Ankieta krok po kroku. Ankieta składa się z kilku części. Po ukończeniu każdej części otrzymasz krótkie podsumowanie i indywidualne porady, które odnoszą się do udzielonych przez Ciebie odpowiedzi. Niektóre odpowiedzi mogą prowadzić do dodatkowych, doprecyzowujących pytań. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz w dowolnym miejscu przerwać wypełnianie ankiety i zapisać swoje odpowiedzi, klikając w przycisk Zapamiętaj odpowiedzi i wyjdź. Po ponownym zalogowaniu wrócisz do dalszego wypełniania ankiety. Możesz do niej wracać wielokrotnie. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie lub nie chcesz jej podać, możesz pominąć pytanie. Ankieta służy do określenia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Dlatego im dokładniejsze będą Twoje odpowiedzi, tym lepiej dopasowany do stanu Twojego zdrowia będzie pakiet badań, który otrzymasz. Po wypełnieniu ankiety wybierz przycisk Zakończ. W ten sposób otrzymasz podsumowanie całej ankiety z listą rekomendowanych badań profilaktycznych. Możesz też pobrać przygotowane dla Ciebie porady zdrowotne, klikając w Pobierz zalecenia PDF. Teraz zaznacz opcję Wygeneruj skierowanie. Dopiero wtedy Twoje skierowanie trafi do systemu. Skierowanie może być wystawione tylko raz. Od tego momentu możesz wracać do swojej ankiety i uzyskać nowe rekomendacje, ale nie otrzymasz nowego e-skierowania. E-skierowanie zostanie wystawione przez system w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Gdy będzie gotowe, znajdziesz je na internetowym koncie pacjenta w zakładce Skierowania. Nie musisz go drukować. Placówka medyczna, która przystąpiła do programu, sama pobierze e-skierowanie z systemu informatycznego. Na końcu ankiety znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do badań. Pamiętaj, na badania przyjdź na czczo. Zabierz ze sobą pojemniki z próbkami moczu lub kału, jeśli skierowanie obejmuje ich diagnostykę. Pojemniki należy wcześniej kupić w aptece. Gdzie wykonasz badania diagnostyczne? Badania wykonasz w dogodnej dla Ciebie placówce medycznej, która przystąpiła do programu Profilaktyka 40+. Lista placówek, które realizują program, jest dostępna na IKP w podsumowaniu ankiety po wystawieniu e-skierowania. Możesz je także znaleźć na mapie dostępnej na stronie pacjent.gov.pl, klikając w zakładkę Profilaktyka. Teraz wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w wybranej przez Ciebie placówce, która realizuje program. Wybierając się na badania, koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, gdzie odbierzesz wyniki. Twoje wyniki badań będą dostępne w placówce, w której je wykonałeś, oraz na internetowym koncie pacjenta. Dla osób mających 65 lat i więcej oraz dla osób korzystających z infolinii domowej opieki medycznej ankieta jest krótsza, a odpowiedzi dokonuje się wybierając opcję tak lub nie. Warto wiedzieć, że każda osoba otrzymuje taki zestaw badań, który jest dopasowany do jej indywidualnych czynników ryzyka. Oddzielne są także pakiety diagnostyczne dla kobiet i dla mężczyzn. Każda osoba otrzyma więc indywidualnie dobrany pakiet. Choroba nie poczeka, dlatego już dzisiaj wypełnij ankietę i wykonaj bezpłatne badania w programie Profilaktyka 40+.